witam wszystkich, zarówno naszych tutaj uczestników, panelistów. Ja nazywam się Twardzik Małgorzata i pracuję w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Pokrótce przedstawię najpierw moich tutaj panelistów, którzy się tutaj zebrali dzisiaj, żeby porozmawiać o miastach Cittaslow, czyli miastach powolnego życia, dobrej jakości życia. O tym będzie zaraz po krótkiej prezentacji. Najpierw prezentacji promocyjnej Kalet, a później prezentacji takiej naukowo-badawczej odnośnie właśnie małych miast. W panelu dzisiaj udział wezmą, jak może po kolei, tutaj po prostu zacznę od pań. Pani doktor Agata Gruszewska-Tieśluk i pani jest członkiem komitetu naukowego Polskiej Sieci Miast Cittaslow. Jest z nami również pani doktor Barbara Szydłowska-Konecka z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Naszym miłym gościem jest burmistrz miasta Kalety, jako miasto Cittaslow, pan Klaudiusz Kandzia. Bardzo witamy. I jest z nami, słuchajcie Państwo, jeszcze pan Krzysztof Rogocz, właściciel firmy wielobranżowej Storko. Pan jest zarówno przedsiębiorcą, jak i mieszkańcem Kalet. Opowie nam dzisiaj o tym, jak się żyje, pracuje, jak się prowadzi działalność w takim mieście Cittaslow. Bardzo gorąco witamy. I tak jak powiedziałam wcześniej, rozpoczniemy od krótkiej prezentacji takiej promocyjnej miasta Kalety, które jest miastem właśnie, które tą koncepcję przyjęło, czyli miasta Cittaslow. Natomiast później będzie krótka prezentacja tutaj pani dr Szydłowskiej-Koneckiej na temat takich aspektów badawczych, jak się te miasta rozwijają, prawda, jak funkcjonują. I następnie przejdziemy do serii właśnie pytań, dyskusji, a na samym końcu będą pytania z sali, Państwa pytania do nas tutaj zgromadzonych. Także zapraszam Państwa wszystkich gorąco na nasz panel o miastach Cittaslow, o miastach, które stają się alternatywą wielkomiejskiego pośpiechu, chociaż dzisiaj tak naprawdę właśnie i naukowo, i badawczo jednak dużo więcej się mówi o miastach wielkich, metropoliach. To my dzisiaj trochę o pozycji, o tych miastach mniejszych, które dają nam ogromną korzyść, dają nam coraz to większą, wyższą jakość życia, a to jest przecież najważniejsze. Zapraszam. To teraz może krótki film o mieście Kalety. Film promocyjny. Welcome to Kalety. This is our train station. Most of the trains passing through Kalety are freight trains traveling along the so-called coal trunk line connecting Silesia to the Baltic seaports of Gdańsk and Gdynia. 80% of Kalety commune's land area is covered by forest, hence its nickname, the Forest Nook of Silesia. Malapane, which meanders through the area, two large water reservoirs were created in Kalety's district of Jelola. Today, it is a recreational retreat that serves residents of both the town and the entire region. And this is our Ichtyopon, the recreational fisherman's paradise in the forest nook of Silesia. What was once an industrial water reservoir used by the local pulp and paper plant has now been converted into a fishing pond. Running through Kalety is also a regional bicycle route known as Leśna Rajza, or the forest ride. Having a little bicycle trouble? No worries. You can fix it at the self-repair station on the route. The town has two football clubs, Unia, whose home ground is at the municipal stadium, and Malapane, based in the district of Kuchov. Those not interested in a kickabout can take advantage of the multi-purpose court. Small ironworks, which produced forged metal products. To commemorate this industrial heritage, outdoor sculptures of blacksmiths are on display in each district of Kalety, while the town centre has a sculpture of Johann Ferdinand Kohlhaas, a local 19th century industrialist. No i poznaliśmy troszkę Kalety, nasze jedyne miasto w południowej Polsce. Teraz króciutko o polskich miastach, które w tej sieci Cittaslow występują i w takim kontekście badań naukowych. Co tam się dzieje, jak one funkcjonują, jak im się wiedzie, prawda, jak się rozwijają, jakie mają możliwości. Trochę danych statystycznych również i takich informacji badawczych. I poprosimy panią doktor Barbarę Konecką-Szydłowską. Chwileczkę czasu, poglądamy jeszcze wyniki. Szanowni Państwo, mam tutaj zaszczyt reprezentować Poznań i w kontekście tutaj eksperta, powiedzmy, naukowego parę słów powiedzieć na temat poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego polskiej sieci miast Cittaslow. Myślę, że moja prezentacja będzie miała taki wymiar bardzo syntetyczny i kompaktowy i przejdziemy do dalszej dyskusji na ten temat. Moja prezentacja będzie obejmowała 4 podstawowe zagadnienia. Myślę, że dobrym mottem będą tutaj słowa Gandhiego: w życiu chodzi o coś więcej niż tylko zwiększenie jego tempa. Widoczne jest w miastach włoskich czy też w miastach Europy Zachodniej, widoczna jest taka tendencja związana z tym, że wiele młodych osób opuszcza swoje małe ojczyzny, że tak powiem, małe miejsca zamieszkania, małe miasta i szuka większych atrakcji w takim świecie, w dużym mieście. Niektórzy z nich, zmęczeni zgiełkiem dużego miasta, wracają do rodzinnych stron i wydaje się, że w tym kontekście ruch Cittaslow może być pewną receptą na znalezienie takiego balansu pomiędzy tym spokojnym, powiedzmy, zdystansowanym życiem, a życiem pełnym dynamiki, pośpiechu, które realizowane jest często w dużej aglomeracji miejskiej. Parę słów na temat samych założeń. Myślę, że będzie jeszcze możliwość do powrotu do tej tematyki. Sama idea Cittaslow została wprowadzona, wywodzi się generalnie z ruchu slow food, czyli dobrego jedzenia. Rozwinęła się pod koniec lat 90. we Włoszech. Każde miasto, które przystępuje do tego projektu, musi spełniać pewne określone parametry w zakresie 7 podstawowych kategorii, m.in. w zakresie ochrony środowiska, infrastruktury miejskiej, produktów lokalnych, turystyki, rekreacji, gościnności czy świadomości lokalnej. Założeniem tego ruchu jest fakt, że do ruchu należą generalnie miasta małe, skupiające do 50 000 mieszkańców, czyli w warunkach polskich to są małe miasta rzeczywiście i takie średnie, mniejsze. Dodatkowo po wstąpieniu tych miast do sieci ustawicznie władze tych miast i mieszkańcy pracują w kontekście poprawy jakości życia swoich mieszkańców, czyli realizują pewne działania prospołeczne i prośrodowiskowe. Można powiedzieć, że to jest takie stowarzyszenie elitarne, bo po 20 latach funkcjonowania do stowarzyszenia, można powiedzieć, należy zaledwie 240 miast z 30 krajów. Najliczniej reprezentowane są państwa europejskie, w tym Włochy. Drugą pozycję pod względem liczebności ma Polska, co może być dosyć zastanawiające na tle miast europejskich i tej struktury europejskiej. Znakiem towarowym, logo tego stowarzyszenia jest pomarańczowy ślimak i hasło Cittaslow, międzynarodowa sieć miast dobrego życia. Tutaj podkreślam dobrego życia, mimo że ruch nosi nazwę Slow City czy Slow Food, czyli to jest wyraz powolny, ale lepsze tłumaczenie jest to ten wyraz dobrego życia, dobrej jakości życia. Parę słów na temat naszej polskiej sieci miast Cittaslow. Pierwsze miasta wstąpiły do sieci w 2006 roku. Inicjatorem wstąpienia było miasto Reszel. Kolejne kroki podejmowane to powołanie Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow, uchwalenie ponadlokalnego programu rewitalizacji tych sieć dla miast województwa warmińsko-mazurskiego, czy ostatnia inicjatywa, lobowanie w Parlamencie Europejskim na rzecz rozwoju tych miasteczek. Ponadto mieszkańcy miast mogą brać udział w zgromadzeniach ogólnych, festiwalach miast Cittaslow, czy też w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Ostatecznie według stanu na ten rok, czyli na 2018 rok, w ramach Polskiej Sieci Miast Cittaslow jest 28 miast, głównie, tak jak powiedziałam, z województwa warmińsko-mazurskiego. Produkty dodane w tym zakresie, powiedzmy, to konferencje naukowe, które dotyczą samej idei i propagowania idei wśród mieszkańców i środowiska, no, i praktyków, i naukowców. Inna konferencja, która miała miejsce w tym roku w Lidzbarku Warmińskim, połączona z warsztatami również w zakresie tej tematyki. W Kaletach w ubiegłym roku miał miejsce festiwal miast Cittaslow, czy ostatnia inicjatywa to właśnie spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Cittaslow z europarlamentarzystami w Brukseli. Pod względem liczby mieszkańców nasze polskie miasta należące do tej sieci to miasta relatywnie małe, średnia liczba mieszkańców 10 tysięcy, chociaż tutaj pokazuje Państwu rozpiętość od 2,5 tysiąca do ponad 24 tysięcy. Na świecie ta średnia jest troszeczkę zawyżona, wynosi 20 tysięcy mieszkańców, między innymi przez to, że do tej sieci należą duże relatywnie ośrodki z Korei na przykład. Ale nasza wielkość jest porównywalna do średnich miast w Italii tej sieci, ale relatywnie mniejsza niż są te miasta na przykład we Francji, tam 5 tysięcy takie miasteczko średnio ma. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o rozkład czasowy i przestrzenny powstawania? Już Państwu powiedziałam, że pierwsze miasta do tej sieci wstąpiły w roku 2006. Miało to miejsce na Warmii i Mazurach. W kolejnym okresie kolejne miasta z Warmii i Mazur dołączyły i pojawiło się pierwsze miasto spoza tego regionu, a mianowicie była to Murowana Goślina, położona w województwie wielkopolskim. Dużą dynamikę zmian można było zaobserwować w kolejnym okresie 2013-2014, 9 kolejnych ośrodków, w tym Kalety w województwie śląskim. Kolejny okres, nowe ośrodki, kolejnych 8 miast, również dodatkowo z innych województw i dodatkowo ośrodki na Warmii i Mazurach. Stan obecny to 28 ośrodków, 70% zlokalizowanych jest na Warmii i Mazurach. Tutaj ta implementacja, czyli rozprzestrzenianie się idei Cittaslow, wykazuje pewne cechy dyfuzji innowacji przestrzennej. I można tutaj stwierdzić, że w pierwszej fazie tego procesu faza zalążkowa miała miejsce właśnie na Warmii i Mazurach. W tej chwili, w tej fazie można już dostrzec trzeci etap, czyli tam jest ten proces konsolidacji, natomiast w pozostałych województwach obserwujemy proces w fazie zalążkowej. Krótka charakterystyka ze względu na pewne wskaźniki statystyczne dostępne w oficjalnych źródłach statystycznych. Tutaj dokonałam dwuwymiarowej charakterystyki poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego miast Cittaslow w dwóch aspektach. W aspekcie ludnościowo-gospodarczym, w aspekcie turystyczno-rekreacyjnym. Zastosowany został wskaźnik syntetyczny, którego wartość zawiera się w przedziale od -3 do +3. Mówię o tym, bo wyższe wartości tego wskaźnika wskazują jednocześnie na wyższy poziom rozwoju społeczno-gospodarczego w badanym aspekcie. Jak przedstawiają się teraz poszczególne wyniki? Biorąc pod uwagę pierwszy aspekt, aspekt ludnościowo-gospodarczy, można tutaj stwierdzić, że liderem jest małe miasto Murowana Goślina położone w aglomeracji poznańskiej. Natomiast na końcu tej stawki występuje Rejowiec Fabryczny. Nasze Kalety w aspekcie akurat gospodarczym, tutaj w odniesieniu do pewnych danych statystycznych nie prezentują się najlepiej, bo zajmują w tym zbiorze czwartą pozycję od końca, ale zaraz to ulegnie zmianie, kiedy pokażę Państwu charakterystykę w wymiarze turystyczno-rekreacyjnym. To zestawienie już jest nieco inne. Nadal wyróżnia się Murowana Goślina, ale liderem teraz zostaje miasto Ryn. Kalety zajmują czwartą pozycję i niezmiennie Rejowiec Fabryczny utrzymuje się na ostatniej pozycji w tym zestawieniu. Gdyby wziąć pod uwagę liczbę ludności, która jednak się troszeczkę różni od 2,5 tysiąca do ponad 24 tysięcy, to tutaj sama liczba ludności nie wpływa generalnie na poziom rozwoju w obu aspektach. Takiej zależności nie stwierdzono. Podsumowaniem może być taka dwudzielna klasyfikacja, która pozwala podzielić miasta w obu wymiarach na 4 klasy. Miasta o bardzo wysokim, przeciętnym i niskim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego w obu wymiarach. Liderem jest Murowana Goślina, która w obu wymiarach uzyskuje wysokie parametry wskaźnika i tym liderem, powiedzmy, negatywnym jest Rejowiec Fabryczny. Kalety wyróżniają się wysokim poziomem rozwoju w zakresie turystyki i rekreacji i niskim w zakresie poziomu rozwoju gospodarki. Tutaj cechy charakterystyczne w przypadku Kalet może na tym się skoncentruję, to jest ponadprzeciętna lesistość tego ośrodka, ponad 80% powierzchni zajmują tereny zielone, lasy. Jest to wykorzystane w prowadzeniu działań prośrodowiskowych, prospołecznych, o czym mogliśmy się również przekonać oglądając film. Czyli tutaj w oparciu o te zasoby leśne i w oparciu o zasoby wodne ta działalność jest w Kaletach prowadzona. I podsumowując, może nawiążę do pewnych dylematów, pytań, czy zagrożeń, które wynikają ze wstąpienia do tej inicjatywy. Co ciekawe, według badań statystycznych do sieci miast Cittaslow należą miasta, które charakteryzują się wcale nie wysokim poziomem rozwoju, ale przeciętnym i niskim poziomem rozwoju, więc można przypuszczać, że samo wstąpienie w dłuższej perspektywie spowoduje, że ten poziom rozwoju ulegnie podwyższeniu, zmieni się. Takie zjawisko było obserwowane w przypadku miast włoskich, gdzie po wstąpieniu do sieci dostrzeżono większą aktywność lokalną, powodowało to spadek bezrobocia i też lepiej się gospodarczo rozwijały te ośrodki. Dlatego wydaje się, że ta koncepcja Cittaslow może być bardzo dobrym punktem wyjściowym do poprawy atrakcyjności tych miast, do wzrostu ich konkurencyjności i rozpoznawalności na mapie Polski, przy wykorzystaniu oczywiście takich zasobów ekonomicznych, które nawiązują na przykład do rozwoju turystyki i rekreacji. Co może być pewnym ograniczeniem? Tutaj badania wykazują, że same obawy budzi jednak niska skuteczność propagowania, wdrażania przyjętej koncepcji. Jest dosyć relatywnie niskie zaangażowanie tych małych społeczności lokalnych w wdrażanie tej idei. Czasami też mała świadomość zrozumienia samej idei. Badania wykazują, że tylko 40% mieszkańców małych miast na Warmii i Mazurach zna tę ideę, natomiast w Murowanej Goślinie, która położona jest w aglomeracji poznańskiej, zaledwie 25% utożsamia się z ideą Cittaslow. Też do końca być może te negatywne skojarzenia są spowodowane samym logo, którym jest ślimak, a to budzi pewne negatywne skojarzenia, na przykład z zacofaniem, z lenistwem i z powolnością. Dlatego dobrze jest tłumaczyć nazwę tego ruchu jako miasta dobrego życia, a nie powolnego życia, żeby te skojarzenia może były nieco lepsze. I dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do wspólnej dyskusji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rozpoczynamy taką właśnie dyskusję. Ja może na siedząco i tutaj Państwu będzie nam po prostu wygodniej. I teraz zaczynamy właśnie dyskusję na temat miast slow city, czyli miast powolnych, czy też dobrego życia, jak powiedziała tutaj Pani Doktor wcześniej. Szanowni Państwo, jeszcze dwa na wstępie. Jednak dzisiaj zajmują nas w największej mierze miasta duże, metropolie, aglomeracje. Właściwie życie w XXI wieku znacząco przyspieszyło. Jak słyszymy taką właśnie tezę, że właśnie życie powolne, życie w zwolnionym tempie, to wydawać by się mogło tak naprawdę, że trochę z tyłu, trochę za wszystkimi innymi. Czy taka alternatywa, czyli tych miast powolnego życia, zwolnienia tempa, czy może stać się dla miasta taką korzystną koncepcją rozwoju, dla małego miasta oczywiście? I poproszę o odpowiedź na to pytanie Panią Doktor Agatę Gruszewską. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie do tej dyskusji. Ja mam przyjemność tak naprawdę już od 10 lat przyglądania się sieci miast Cittaslow w Polsce, ponieważ przygotowałam pracę doktorską na temat pierwszych polskich miast Cittaslow i tak naprawdę ta idea cały czas ewoluuje, ale czy może to być dobra alternatywa do rozwoju małych miast? Moim zdaniem tak. Natomiast zanim uzasadnię i zanim odniosę się do tego, chciałam powiedzieć o kilku sprawach. Po pierwsze, rzeczywiście bardzo dużo mówimy o dużych miastach. W różnego rodzaju programach na poziomie państwowym czy międzynarodowym bardzo dużo jest mowy o dużych miastach. Natomiast jeżeli na przykład sięgniemy po dokument Unii Europejskiej Miasta Przyszłości z 2012 roku, tam zobaczymy takie statystyki, że 38% ludności Unii Europejskiej mieszka w małych miastach do 100 tysięcy mieszkańców. 50, tak, Polska jest państwem małych miast tak naprawdę. 56% osób tych zamieszkałych w ogóle w miastach w Unii Europejskiej mieszka w miastach małej i średniej wielkości, tutaj podane są statystyki do 100 tysięcy mieszkańców. Także to są bardzo, bardzo dużo liczby, podczas gdy 7% mieszkańców Unii Europejskiej mieszka w dużych miastach. Także jest ta różnica i to takie moim zdaniem niedowartościowanie mówienia o małych miastach już zostało dostrzeżone chociażby tym, że o małych miastach zaczyna się na poziomie Unii Europejskiej mówić. I tutaj to Stowarzyszenie Cittaslow rzeczywiście bierze aktywny udział w tym mówieniu o małych miastach i o roli małych miast, nie tylko o Cittaslow, tak? To dodajmy, ponieważ międzynarodowy ruch miast Cittaslow zajmuje się w ogóle tematyką małych miast, tylko te miasta, o których my mówimy, są to miasta, które zdecydowały się przyjąć bardzo konkretny sposób rozwoju, tak? I ten sposób rozwoju, o którym tutaj już Basia wcześniej wspomniała, jest zdefiniowany jako rozwój w kategoriach dobrego życia. Dobrego życia rozumianego w kontekście tak naprawdę zrównoważonego rozwoju, biorącego pod uwagę te kwestie zarówno gospodarcze, o których nie możemy zapominać w rozwoju małych i średnich miast, ale też te kwestie społeczne i środowiskowe. Także idealnie się to tak naprawdę wpisuje w trend myślenia o rozwoju, bo teraz już nie mówimy tylko o rozwoju gospodarczym, ale mówimy o rozwoju zrównoważonym. I tak naprawdę jak przyjrzymy się tym kryteriom, które miasta muszą wziąć pod uwagę, żeby dostać się do sieci, jest to 72 kryteria podzielone na 7 kategorii i tak naprawdę jak je przełożymy na tą koncepcję zrównoważonego życia czy zrównoważonego rozwoju, one idealnie się wpasują. Także chociażby to może świadczyć o tym wpisywaniu się w ideę, która jest teraz ważna społecznie i która może być tak naprawdę która będzie przyszłościową Unią. I jeszcze jedna uwaga. Małe miasta rządzą się swoimi prawami. Rozwój małych miast w bardzo dużej mierze jest zależny od wykorzystania takich czynników wewnętrznych. W literaturze fachowej się nazywają to albo czynniki endogeniczne, albo czynniki takiego zintegrowanego rozwoju. Generalnie chodzi o to, żeby dostrzec to, co mamy najcenniejsze i to rozwijać. I tak naprawdę, jeżeli przyjrzymy się założeniom, ja teraz mówię o założeniach, idei Cittaslow, to rzeczywiście jest to, chodzi o to, żeby wyłuskać swoje te ważne czynniki, które mamy na rozwoju i je w jakiś sposób dalej rozwijać. I dlatego moim zdaniem idea Cittaslow jest pomysłem na małych miast, bo jeżeli jeszcze przyjrzymy się tym miastom, które w Polsce zakładały polską sieć Cittaslow, jest to Reszel, Lidzbark Warmiński, Bisztynek i Biskupiec, są to miasta położone na Warmii i Mazurach poza szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich. I są to miasta, które wymyśliły, tak naprawdę, które właściwie zgodziły się być takimi prekursorami idei, która została przyniesiona z Włoch. Przez jednego entuzjastę, notabene, pracującego wówczas w Urzędzie Marszałkowskim, który namawiał różnych burmistrzów i czterech burmistrzów udało się namówić. Cztery to była liczba kluczowa, bo inaczej nie można było założyć polskiej sieci. Można było mówić o sieci krajowej, muszą być minimum 4 miasta. I te 4 miasta stwierdziły, dobrze, po pierwsze spróbujemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie, co się zadarzy, co się wydarzy. Po drugie, miały odwagę powiedzieć, nie będziemy gonić, tak, w dyskursie chociażby medialnym, tylko będziemy uważniej przyglądać się rozwojowi. I miały odwagę tak naprawdę trochę oswoić ślimak, bo rzeczywiście, jak się rozmawia z mieszkańcami parę lat temu czy teraz, to ten ślimak budzi różne skojarzenia. Natomiast tak naprawdę to, co jest teraz prowadzone, to jest oswajanie tego ślimaka, tego logo i tak naprawdę przekładanie, co za tym idzie. Pokrótce tyle, bo nie chcę zdominować dyskusji. Bardzo dziękuję. Oczywiście. Tutaj powiedziała Pani o tych ważnych tutaj czynnikach, które mają wpływ na wybór strategii rozwoju. Do tego wrócimy jeszcze, ale zanim to chcę zapytać teraz Pana Burmistrza, no bo słyszymy, że 70% tych miast to są miasta małe na Warmii i Mazurach. No to wszystko jest jasne, tam jest rzeczywiście te uwarunkowania przestrzenne, środowiskowe mają ogromne znaczenie. To pytanie jest takie, zatem Kalety, miasto w województwie śląskim, w aglomeracji, poprzemysłowe. Dlaczego właśnie taka koncepcja i w czym upatrujecie w ogóle Państwo, miasto, tych korzyści rozwojowych? Poproszę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Również chciałem bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie do dzisiejszego panelu. Szanowni Państwo, ja przede wszystkim na początku muszę przedstawić kilka informacji, które dotyczą naszego miasta Kalety. To miasto położone w powiecie tarnogórskim, w północnej części województwa śląskiego. Tak jak tutaj pani doktor wspomniała, miasto, które kiedyś było ośrodkiem przemysłowym. W naszym mieście funkcjonowała fabryka papieru, jedyny żywiciel. Ta fabryka papieru w latach 90. upadła. Miasto Kalety w pewnym momencie to było również pod względem dochodów najbiedniejsze miasto w województwie, przepraszam, najbiedniejsze miasto nie tylko w województwie śląskim, ale w całej Polsce. To była trauma dla naszych mieszkańców. Upadł jedyny żywiciel i tak w zasadzie od 90 roku miasto Kalety podnosi się z kolan. Od dłuższego czasu poszukiwaliśmy jakiegoś sposobu na rozwój miasta, jakiejś nowej filozofii i w 2014 roku przystąpiliśmy do sieci miast dobrego życia Cittaslow. Jesteśmy młodym miastem, można powiedzieć, w tej sieci, co przede wszystkim zdecydowało o tym, że przystąpiliśmy do tego stowarzyszenia. Położenie naszego miasta. Przede wszystkim to, co dała nam natura, położenie geograficzne. 85% terenów naszego miasta stanowią lasy. Nie ma takiego drugiego miasta w Polsce, które na swoim terenie miałoby 85% lasów. Jest to po prostu miasto-las. Z jednej dzielnicy przejeżdżając do drugiej przejeżdżamy przez kilka kilometrów terenów leśnych. To przede wszystkim postanowiliśmy wykorzystać te walory. Mamy też na swoim terenie jeziora, tak? Mamy jeziora. Te wszystkie czynniki geograficzne zmotywowały nas do tego, żeby spróbować wstąpić do tego stowarzyszenia, bo tak jak tutaj moi przedmówcy mówili, nie było to takie proste, albowiem musieliśmy przejść proces certyfikacji. On składał się z kilku etapów, kilka czynników podlegało ocenie. Na szczęście udało się. Przedstawiciele miasta w 2014 roku ten certyfikat dotyczący naszego miasta odebrali w Holandii podczas Zgromadzenia Ogólnego Miast Cittaslow, bo miasta Cittaslow raz w roku gdzieś na świecie w jednym miejscu się spotykają i od tego 2014 roku przedstawiciele naszego miasta również na te zgromadzenia ogólne do różnych krajów wyjeżdżają. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, otrzymaliśmy certyfikat. Po kilku latach czeka nas proces recertyfikacji, bo w kilku obszarach jeszcze musimy pracować, musimy rozwijać. To nie, że raz na zawsze otrzymaliśmy certyfikat, jesteśmy miastem Cittaslow i teraz możemy położyć się na leżaczku i będziemy odpoczywać. To jest proces, prawda? My cały czas się rozwijamy, cały czas dążymy do tego, żeby naszym mieszkańcom przede wszystkim, bo zrobiliśmy to dla naszych mieszkańców, ale również dla naszych turystów, bo coraz więcej turystów nasze miasto odwiedza. Postawiliśmy na rozwój turystyki, wykorzystując te walory przyrodnicze, tak? Wyznaczyliśmy szlak rowerowy, który biegnie przez okoliczne lasy. 100-kilometrowy szlak rowerowy o nazwie Leśna Rajza. Wraz z sąsiednimi gminami taki szlak rowerowy wyznaczyliśmy. Można przyjechać do Kalet, wsiąść na rower, Szanowni Państwo, i korzystając z dobrodziejstw natury, można duktami leśnymi na tym rowerze jeździć. Ja myślę, że przyjemnością jest jechać na rowerze po lesie, a nie jechać ścieżką rowerową wyasfaltowaną wzdłuż drogi wojewódzkiej. My przede wszystkim promujemy w tej chwili miasto jako miasto dobrego życia. Coraz więcej buduje się domów jednorodzinnych w Kaletach, coraz to więcej pozwoleń na budowę. Tak, my nie chcemy już być ośrodkiem przemysłowym, tak jak było to kiedyś, nie dążymy do tego, mamy inną filozofię rozwoju. Tą filozofię wyznacza nam Stowarzyszenie Cittaslow. My tworzymy nowe miejsca przestrzeni publicznej. Przede wszystkim miejsca przestrzeni publicznej, które mają służyć, tak jak powiedziałem, najpierw zawsze mieszkańcom, bo w pierwszej kolejności wymieniamy naszych mieszkańców, bo robimy to dla naszych mieszkańców, a w drugiej części dla turystów. Mamy bardzo dużo miejsc, gdzie nasi mieszkańcy, turyści mogą wypoczywać, tak? Mamy jeziora, tam zostały uruchomione wypożyczalnie kajaków, rowerów w obieg. Mamy mnóstwo ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych. Mamy park tematyczny Ichtyopon, gdzie można za darmo dostać wędkę, przynętę, gdzie instruktor poinstruuje osoby, które nigdy nie wędkowały, jak można powędkować. Ale Szanowni Państwo, co jest bardzo ważne i najważniejsze, my promujemy nasze miasto jako miasto turystyczne, ale my promujemy też turystykę przede wszystkim wyciszoną, tak? Nie turystykę przemysłową, tylko ma to być przede wszystkim turystyka wyciszona, spokojna. Nie nastawiamy się, Szanowni Państwo, na taki rozwój turystyki, z jaką mamy do czynienia w różnych kurortach. Ja myślę, że też już turyści też mają dosyć tutaj masowej turystyki, gdzie wiadomo setki osób czy tysiące osób gdzieś tam zmierzają do jakiejś atrakcji turystycznej. Z taką turystyką wyciszoną mamy do czynienia w tej chwili w Kaletach, prawda? To jest, tak jak powiedziałem, jedna z korzyści, tak, namacalnych, bo Coraz to więcej rowerzystów na tych szlakach rowerowych w Kaletach się pojawia. Kto z tego korzysta? No, korzystają właściciele punktów handlowych, korzystają przedsiębiorcy, restauratorzy, tak? Szanowni Państwo, drugim takim czynnikiem, który przynosi korzyści, może dla Kalet częściowo, ale na pewno namacalnie w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie mamy sieć miasteczek Cittaslow, to są środki europejskie. Tam z racji tego, że tych miasteczek w województwie warmińsko-mazurskim jest kilkanaście, stworzono specjalną ścieżkę środków unijnych, które wędrują tylko do miasteczek Cittaslow. Kalety w województwie śląskim to na razie jest jedyne miasto Cittaslow w województwie śląskim. Pomaga nam to na razie w wymiarze promocyjnym, tak? Bo istniejemy bardzo często w mediach, czy to krajowych, czy lokalnych, czy nawet międzynarodowych, jak uczestniczymy w tych różnych wydarzeniach międzynarodowych związanych z członkostwem Cittaslow, ale też przede wszystkim od kilku lat namawiam kolegów burmistrzów małych miasteczek w województwie śląskim do tego, żeby wstąpili do tego stowarzyszenia, bo tak jak mówię, łatwiej nam będzie stworzyć, o to będziemy tutaj zabiegać też w Urzędzie Marszałkowskim, żeby stworzyć jakąś specjalną ścieżkę, mówię tutaj o środkach unijnych właśnie dla miasteczek Cittaslow. Tam w województwie warmińsko-mazurskim te środki unijne, które wędrują do miasteczek Cittaslow, to są środki wielomilionowe i na pewno te samorządy, te miasteczka, które są w sieci, na pewno korzystają. My oczywiście też podczas aplikowania o środki jakiekolwiek, tak, zawsze też argumentujemy, dajcie nam pieniążki na turystykę, bo my jesteśmy miastem Cittaslow, bo my w filozofii mamy tutaj przede wszystkim wpisane, że rozwijamy turystykę wyciszoną. Czy jeśli chodzi o środki na ochronę środowiska, no gdzieś tam jest to jakaś dodatkowa też argumentacja. Także ja myślę, że korzyści przede wszystkim również w wymiarze promocyjnym, prawda? To o czym wspomniałem. No, bardzo często w różnych publikacjach otwieram na przykład folder dobrych praktyk miast Cittaslow, który wydał Urząd Warmińsko-Mazurski, Marszałkowski i otwieram i widzę tam moje miasto, tak? Widzę park tematyczny Ichtyopon. Także tych przykładów jest bardzo dużo. Ten wymiar promocyjny też nam na pewno ułatwia życie. Dziękuję bardzo. Przy tej promocji wrócimy na pewno. Natomiast tutaj chciałabym jeszcze powiedzieć, że tutaj ogromne słowa uznania dla pana burmistrza, dla miasta Kalety, bo rzeczywiście jest to zupełnie nieoczywisty przypadek miasta poprzemysłowego, prawda, w naszym województwie, które taką inicjatywę podjęło i rzeczywiście z taką sukcesem promuje w dalszym ciągu taką właśnie koncepcję rozwojową, czyli Cittaslow. Szanowni Państwo, to teraz może, to już powiedziane było wcześniej, powiedziała to wcześniej pani doktor Agata Gruszewska, że właściwie miasta, żeby ta koncepcja właściwie zaistniała, jest taki właśnie wykaz 72 czynników, które predysponują miasta do wdrażania tej koncepcji. Mówiła również o takim bardzo też tutaj istotnym zasobie lokalnym, więc pytanie do pani doktor może Barbary Szydłowskiej, o takie niezbędne warunki, właściwie, które pozwalają miastu na wykorzystanie takiej koncepcji właśnie Cittaslow. Szanowni Państwo, wydaje mi się, bo jestem reprezentantem Poznania i po sąsiedzku mam miasto Murowana Goślina, które jest w tym stowarzyszeniu Cittaslow. Relatywnie wcześnie wstąpiło, bo w 2010 roku do tego stowarzyszenia. I czym było spowodowane wejście Murowanej Gośliny do tego projektu? Przede wszystkim było zaangażowanie ówczesnego pana burmistrza w ideę w tą i naszego studenta, który później został pracownikiem Urzędu Miasta. I te dwie osoby generalnie spowodowały, że miasto znalazło się w tym projekcie, w tej sieci. Jednak po zmianie władz lokalnych idea się troszeczkę rozpłynęła, że tak powiem. Było zagrożenie, że Murowana Goślina wystąpi z tego stowarzyszenia. Jednak radni przegłosowali, że pozostajemy. I do tej pory, gdy tam jeżdżę do Murowanej Gośliny, w zasadzie bardzo trudno znaleźć mi jakiekolwiek elementy, które świadczą, że miasto znajduje się w tej sieci miast Cittaslow. Czyli wydaje mi się, że bardzo ważnym i chyba najważniejszym jest ten kapitał endogeniczny w postaci kapitału społecznego i ludzkiego, ale nie ma to być zaangażowanie tylko przedstawicieli władz lokalnych, ale w całej społeczności lokalnej. Dodatkowo powiem, że Murowana Goślina jest podzielona na dwie różne społeczności. Są tak zwani starzy mieszkańcy Murowanej Gośliny i ludność napływowa. Ludność napływowa bardzo w małym stopniu integruje się właściwie z miejscem zamieszkania, traktuje Murowaną Goślinę tylko jako sypialnię, a pracuje i całe życie dzienne mieszkańcy realizują w Poznaniu. Więc w przypadku takich miast ta idea może jest, ale nie do końca się sprawdza. Inaczej występuje to może w miastach na Warmii i Mazurach, czy w poszczególnych ośrodkach, które są w dalszej odległości od dużych ośrodków miejskich. Z drugiej jednak strony można sobie zadać pytanie, bardzo często w tych ośrodkach małych albo, tak jak w Kaletach, zostały rozwiązane duże zakłady przemysłowe i nie ma tych miejsc pracy. I wtedy bliskość dużego ośrodka miejskiego jest ratunkiem, bo można tam szukać zatrudnienia, a żyć sobie w spokoju w małym mieście. I tutaj jest pewne zagrożenie, jaką strategię wybrać. Czy inwestujemy w przemysł i dajemy miejsca pracy, czy żyjemy właśnie w zgodzie z naturą, ale no, trzeba zapewnić jakieś też zatrudnienie mieszkańcom. Czyli moim zdaniem musi być kapitał endogeniczny, zaangażowanie społeczności lokalnej, bo te kolejne parametry, kryteria, które są zapisane, można sobie wypracować. Czyli z jednej strony może być to nakładka na przykład na już gotowe strategie, które są wybrane i dodatkowo dodajemy do tego logo, tak się dzieje w miastach włoskich czy we francuskich, bo one żyją w tym rytmie Cittaslow, tylko powiedzmy nie wszystkie mają tego ślimaka w logo. I to jest dodatkowa nakładka. A w przypadku, wydaje mi się, miast polskich to ma być bodziec i impuls do właśnie zdynamizowania rozwoju, ale w kontekście takiego slow rozwoju. Dziękuję. Tutaj jeżeli mogę, absolutnie bym się tutaj zgodziła, że rzeczywiście niezbędny jest kapitał ludzki, bo bardzo często wprowadzenie miasta do sieci Cittaslow jest ze sprawą entuzjastów. Entuzjastów w większości przypadków zatrudnionych w Urzędzie Miasta. Jeżeli uda nam się zdobyć takiego ambasadora, jakim jest burmistrz bądź prezydent miasta, no to jest połowa sukcesów, potem przychodzi przekonać Radę Miasta. Natomiast jest taki przykład pierwszego miasta województwa polskiego, Prudnik. W Prudniku była taka sytuacja, że pani z koła emeryckiego zmusiły niejako, bo one tak jak mi to opowiadały, zmusiłyśmy naszego burmistrza, żeby zgodził się, żebyśmy wstąpili do sieci. Na początku się wahał, co to znaczy, czy na pewno warto, co nam to da. Niemniej jednak upór pań, które zdobyły bardzo dużo głosów w społeczności lokalnej, doprowadził do tego, że Prudnik wstąpił do sieci, już za sobą pociągnął Głupczyce, mieszczące się niedaleko Prudnika. I to jest taki piękny przykład rzeczywiście partycypacji obywatelskiej, która leży tak naprawdę u podnóża idei slow, ponieważ jak czytamy w różnych dokumentach założycielskich Cittaslow, idea slow czy Cittaslow ma być ideą wdrażaną przez mieszkańców dla mieszkańców. Narzędziem wdrażania rzeczywiście mają być lokalne władze, natomiast to czucie idei ma być wśród mieszkańców. I dlaczego mówię, że ma być? Ponieważ w Polsce, tak jak już tu właśnie wcześniej wspominała, ta koncepcja idzie od góry. Rzeczywiście burmistrzowie decydują się na wdrożenie w swoich miastach i zachęcają do idei swoich mieszkańców. Z tym zaangażowaniem mieszkańców bywa różnie, ale no to tak jaki jest tak naprawdę poziom społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju. Trochę mamy dystans do tego, co się dzieje, w związku z tym to zaangażowanie jest różne, natomiast widać, że to się zmienia, chociażby poprzez różnego rodzaju inicjatywy. społeczno-kulturalne. Bo teraz to, co jeszcze jest ważne, żeby powiedzieć, ponieważ mimo, że te czynniki certyfikacyjne, które pozwalają miastu wstąpić do sieci, obejmują przeróżne aspekty infrastrukturalne, gospodarcze, polityki miejskiej. Natomiast one przede wszystkim ludziom kojarzą się z takim bardziej festiwalowo-kulturalno-turystycznym wymiarem. I rzeczywiście poprzez takie, tego typu działania, festiwale, spotkania, edukację młodzieży w szkołach, dzieci w przedszkolach, czy wytwarzanie różnego rodzaju gadżetów ślimakowych, tak to bym nazwała. Ja tutaj przywiozłam z Lidzbarka taką ramkę na zdjęcia. Takich gadżetów rzeczywiście jest coraz więcej, a władze czy entuzjaści tej idei starają się przekonać swoich mieszkańców do idei, która bardzo, właśnie tak jak mówiłam, duży akcent kładzie na te takie aspekty kulturalne, turystyczne i to, co tutaj pan burmistrz mówił, właśnie taką promocję turystyczną miast. Moim zdaniem teraz, już po 10 latach funkcjonowania sieci w Polsce, po blisko 20 latach funkcjonowania sieci na świecie, przyszedł czas na to, żeby pomyśleć o sieci głębiej. I to jest nawet nazwane taką w dokumentach drogą do dojrzałości. I rzeczywiście teraz moim zdaniem jest czas na zaangażowanie przedsiębiorców i tutaj cieszę się, że tutaj pan jest obecny, bo chciałabym, żeby się to pan też do tego odniósł. Zaangażowanie przedsiębiorców, bo Cittaslow to nie tylko piękny pomarańczowy ślimak, czy festyny raz na rok, czy imprezy organizowane, czy też nie tylko ten rozwój turystyczny, ale to wszelkiego rodzaju działania poprawiające jakość życia mieszkańców, w tym rozwój gospodarczy. Dopytam o jedno zdanie, właściwie tylko o jedną rzecz. Skoro rzeczywiście właśnie mówiła o tej Murowanej Goślinie, że faktycznie nie widać tak naprawdę tej idei Cittaslow w ogóle w mieście, że to właściwie jest sypialnia, tak, dla Poznania. Z kolei w innych miejscach jak najbardziej właściwie już z daleka właściwie obserwujemy, że to jest trochę inne miejsce, trochę inna jakość przestrzeni, prawda, inne warunki życia. To do pani Agaty jeszcze to pytanie króciutko, odpowiedź. Zatem w jaki sposób redefiniować te funkcje miasta, by stało się ono miastem dobrej jakości życia? Współcześnie. Skoro musimy głębiej, musimy bardziej w kontekście społecznym, prawda, pomyśleć. Czyli ja się zastanawiam, czy redefiniować, czy po prostu nie wrócić do korzeni. Okay. Małe miasto to tak naprawdę jest sieć ludzi, którzy sobie ufają, którzy ze sobą współpracują, którzy widzą się codziennie. W pracy, na ulicy, w domu. Wrócić do korzeni tego, że się kiedyś podejmowało decyzje w sposób wspólnotowy. Teraz to dumnie brzmi partycypacyjne. Tak? Ale wrócić tak naprawdę do korzeni, do tego, że próbować powrócić do lokalnej na przykład gastronomii. Odnajdywać zapomniane smaki i na tym budować kapitał, czy produkt turystyczny, który może być sprzedawany. Wrócić do tradycji lokalnego rzemieślnictwa. Wrócić do pewnych takich idei, które mamy gdzieś zakorzenione, ale ze względu na no bardzo bogatą naszą przeszłość historyczną, gdzieś to zostało utracone.